Cześć, witaj w kolejnej części moich 5 minut. Jak zapewne wiesz, postanowiłem wczoraj zakończyć nagrywanie sesji event stormingowych i przejść do modelowania z wykorzystaniem event modelingu. Jeżeli nie wiesz, czym jest ta technika, to wleć na bloga Adama Dymitruka eventmodeling.org. I tam jest obszerny artykuł na ten temat. Nie przeciągając, przeciągnę sprężynę w zegarze i ustawię oczywiście 5 minut. Oczywiście pracujemy na Miro, chociaż mockupy, myślę, czyli widoki, będę robił w czymś innym, bo znalazłem pewne narzędzie, które prawdopodobnie mi pomoże w tym. Więc co chciałbym teraz zrobić? No chciałbym jakoś tak wyznaczyć to, wyznaczyć, odciąć ten fragment, żeby było wiadomo, że tu mamy catch the flow, ale event storming, tak? Następnie będę układał tak naprawdę proces w czasie, taką historyjkę z wykorzystaniem także zdarzeń, bo event modeling, jak sama nazwa wskazuje, korzysta ze zdarzeń. Coś ciekawe, te zdarzenia, które były tu wpisane, niekoniecznie muszą się przenosić na event modeling. A dlaczego? A dlatego, że tutaj w przypadku event stormingu należało zrozumieć tak naprawdę, co chce się zrobić, tak? Zaadresować problem, rozwiązać wątpliwości, czy tak jak w tym przypadku, zamodelować tą aplikację, tak? Czyli ja już tu wiem mniej więcej, co chcę zrobić i teraz będę przechodził do drugiej części, czyli do event modelingu i będę modelował rozwiązanie. Czyli tak naprawdę moją aplikację, tak jak będzie wyglądać i będzie się zachowywać. No, ale warto byłoby postawić pierwszy krok. Choć może niekoniecznie pierwszy, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc event modeling niekoniecznie musi obejmować cały proces. Tak naprawdę nie powinien zajmować się takimi pobocznymi ścieżkami, przejściami w naszej aplikacji, więc zakładamy, że będzie to nasze szczęśliwe przejście, czyli happy path. Czyli przychodzi użytkownik, odpala Pomodoro i działa dalej. Więc tak jak poprzednio, korzystamy ze zdarzeń. Jakie będzie pierwsze zdarzenie? Pierwsze zdarzenie. To też dobre pytanie. Warto by się zastanowić, jaki cel jest tej aplikacji. Czy to będzie desktop, czy mobilka, czy strona internetowa. Ja w sumie jeszcze do końca tego nie wiem. Przychylam się do aplikacji na Windowsa typowo, takiej może nie natywnej, ale na Windowsa, więc być może tak to będzie zrealizowane. Więc zakładam na tą chwilę, że nie potrzebuję tak naprawdę konta użytkownika, bo to będzie taka natywna apka. Więc pierwsze zdarzenie, jakie może tutaj zaistnieć, to być może jest to start Pomodoro. Rozpoczęto blok pracy. I też nie będę tu pisał tak naprawdę czasu, bo tu jest to nieistotne. Tu trzeba zamodelować pewien flow. Rozpoczęto blok pracy. I tu będzie zakończono blok pracy. Zastanawiam się, czy przerwanie bloku pracy też będzie potrzebne. Można powiedzieć, że bardzo podobne, ale te mankamenty i różnice dopiero wyjdą tak naprawdę później. Więc mamy tutaj blok pracy. Teoretycznie możemy tutaj
rozpocząć, to trwa, zakończyć i w trakcie przerwać, nie? Czyli teoretycznie to tak na uboczu. Jak zakończymy blok pracy, to rozpoczynamy blok krótkiej przerwy i może się zakończyć po prostu, tak? I następnie należy to powielić, ponieważ pomodoro to jest takie 4 bloki pracy i 4 bloki przerwy, z tym, że na samym końcu należy zmienić blok przerwy na blok krótki na długi. Czyli długiej przerwy. Długiej przerwy i tu długiej. Więc mamy taki cały flow samego pomodoro tak naprawdę, a należałoby jeszcze dołożyć tutaj zdarzenia związane z reakcją na to pomodoro, czyli odgrywaniem tych dźwięków. Oprócz tego powinny przyjść wszystkie zdarzenia związane z edycją i modyfikacją konfiguracji. I zastanawiam się tylko, czy to tak robić tak, w taki rozlazły sposób. Nie, no to na pewno nam pokaże, jak zbudowane jest pomodoro, jak funkcjonuje pomodoro i jak to powinno przebiegać w aplikacji. Ale teraz kminy to zostawię już na kolejny odcinek. Jak pewnie udało Ci się zauważyć, mam pewne problemy z wideo tutaj. Dziwnie mi zachowuje się rejestracja obrazu i mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w zrozumieniu tego, co robię. A oprócz tego, to chyba tyle. Dzięki, że oglądasz. Jeżeli Ci się podoba, to oczywiście możesz zrobić kciuka w górę, bo w dół też można zrobić, ale lepiej w górę. I do usłyszenia jutro.